Jesteśmy ponownie w Parku Świetliku we Wrocławiu, a to wszystko za sprawą tego, że Zarząd Zieleni Miejskiej w Wrocławiu i przedstawiciele Pracowni Biologii Lasu Uniwersytetu Wrocławskiego wrócili tutaj po to, aby kontynuować swoje działania związane z wieszaniem budek dla ptaków lęgowych. Tym razem do tych działań też dołączyli studenci Uniwersytetu Wrocławskiego i przy okazji też zbierali dane, które w przyszłości mogą posłużyć do napisania prac dyplomowych. Możemy badać m.in. zróżnicowanie siedliskowe tych trzech lokalizacji, w których wieszamy budki, na sukces lęgowy ptaków. Możemy tutaj badać wpływ zanieczyszczenia światłem, jeśli w parkach są postawione lampy oświetlające ścieżki do spacerowania. Możemy również badać wpływ siedliska, ponieważ są to rzeczywiście różne siedliska, różny skład gatunkowy mamy tutaj drzew, różny wiek też drzew. To wszystko może wpływać na biologię i ekologię ptaków. Także tematów tutaj na pewno jest dużo. W ramach tego, że jestem studentem, jestem wolontariuszem w Pracowni Biologii Lasu, miałem okazję odwiedzić Puszczę Białowieską. Natomiast jeśli chodzi o same budki, to jest mój pierwszy raz. Pierwszy raz się mogę zapoznać z zasadami wieszania budek. To są trzy różne siedliska, w których zasady prawdopodobnie będą trochę różne. Będziemy mieli też do czynienia z innymi gatunkami trochę ptaków. No i ten wpływ środowiska na ptaki jest naprawdę szczególnie ciekawy, jeśli chodzi o te zmienne siedliska, więc jestem bardzo podekscytowany tym wszystkim, co tutaj mogę zobaczyć. To, gdzie takie budki się pojawią, ma bezpośredni wpływ na to, czy ptaki będą chciały je zasiedlić. Dokładne opisanie takiego mikrosiedliska wokół wieszanej budki również może mieć wpływ na różne aspekty biologii ptaków, więc to też możemy badać, dlatego dzisiaj zbieramy te dane właśnie o dokładnej lokalizacji budek, na jakim drzewie wieszamy budkę, na jakiej wysokości nad ziemią, jak grube jest to drzewo, także to wszystko może mieć znaczenie. Oprócz budek dla ptaków w Parku Świetlików pojawiły się również budki dla nietoperzy i wiewiórek. Te wszystkie właśnie rodzaje budek będą tu rozwieszane w Parku Świetlików, ale również w planie jest Park Tysiąclecia, ta część leśna i zażywienia przy ulicy Kosmonautów. Tam chcemy też właśnie tych kilkanaście budek powiesić. Są to na razie te trzy rejony. Chcemy zobaczyć, jak ten program się potoczy, jakie będą tego efekty. Na pewno te budki też będą monitorowane, zobaczymy, jaki z tego będzie efekt w postaci ilości zasiedleń. Jestem ciekawy, jak to pójdzie dalej i może już nie ja, ale moi koledzy z młodszych roczników będą mieli okazję tutaj sobie popisać jakieś bardzo, myślę, że fascynujące rzeczy w pracach dyplomowych, więc naprawdę bardzo się cieszę, że mogę taką cegiełkę dołożyć tutaj swoją. Echo 24, Nina Iwtyszynko.